Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, głowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, bo Ty na mnie spojrzałeś, swoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś. Panie Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Państwo, usiądźcie teraz wygodnie. Rozpoczynam po raz pierwszy ze świeckimi, nazwijmy tym naszym językiem, tak mocne rekolekcje. Pierwsze kazanie, ono będzie wstępem. By pokazać realności świata, po części realność tajemnicy kapłaństwa, którą omówię na drugi rok, i abyśmy zrozumieli, dlaczego Bóg zaprasza nas w świat łaski, jaką jest tajemnica mszy świętej. Mam kilka zaznaczonych tekstów, gdzie pisałem fiszkę dla rekolekcji dla kapłanów. One są słane do nich. Będzie później kaseta. Moi drodzy, kaseta, więc będą mogli posłuchać. Może w tym czasie nie jeden z nich jest z nami na łączach. Stąd też, drogi bracie kapłanie, pozdrawiamy Cię. Otaczamy wielką modlitwą, bo przez cały czas rekolekcji będzie wystawiony Pan Jezus i tutaj dzień i noc przez 4 dni będzie w chwilach wolnych prowadzony różaniec. W jednych z naszych orędzi Jan Ewangelista wyjaśnia, Jan od Krzyża. Warunki, w których żyjecie, są zupełnie różne od tych, w których ja żyłem. Również życie zakonne, życie karmelitańskie jest zupełnie różne od życia, w jakich przyszło żyć wam dzisiaj. Świat Boga znika z oblicza świata. W jego miejsce coraz bardziej, wyraźniej krystalizuje się obraz bestii, która pożera ludzkość. Wobec otwartej walki z wiarą ludzie obecni powinni i muszą otoczyć się rzeczywistością Bożą. Dlatego poruszamy temat mszy świętej, bo to jest najmocniejsza rzeczywistość Boża tu, na ziemi. Bo walka, którą toczy zepsuty świat, jest walką na śmierć i życie. Walką o usunięcie Boga ze świadomości, z życia narodów i poszczególnych osób. To nam ojciec Pio w konferencji też pokaże. Największą boleścią dla nas jest fakt, że również robi się wszystko, aby znikła świadomość Boga w Kościele katolickim. Dane na temat przeżywania mszy świętej obecności Pana Jezusa w Eucharystii pod postacią chleba są alarmujące. Do 80% nie wierzą duchowi. To ile wierzą świeccy? Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest manifestacja wiary, więc również widzialnych obrazów i znaków. Dlatego pojawił się wam kolejny znak. To było odbić w kościele monstrancji. Nawet nie wiem, jak się to nazywa technicznie. Więc tak jak kiedyś zalecałem umiar, mówi Jan od Krzyża, i powściągliwość w tych sprawach,
tak dziś zalecałbym nieszczędzenie środków na wszelkie święte przedmioty, ponieważ wkrótce będzie o nie trudno. Staną się reliktem dla staroświeckich panien. Jeśli Bóg pozwoli, to moi drodzy, będąc w Holandii, wezmę was do magazynu, sklepu, gdzie sprzedają rzeczy święte. Wtedy zobaczycie, że to, co nam przekazuje, co nam przekazał święty Jan od Krzyża, to nie jest żadna mrzonka, żadna wymyślona przestrzeń. To jest realność, w której żyjemy. Dlatego mówiąc rekolekcją mszy świętej, będę was zachęcał do wielu znaków zewnętrznych ze mszą święta, abyście się nie wstydzili wczoraj 50 naszych rycerzy. Będąc blisko ołtarza w Kalwarii, los tak ustawił, że znowu wszyscy maszerowali przed naszymi. Kiedy, spowiadam się Bogu, uklęknęli jak jeden mąż, a mszę celebrował kardynał od spraw wiary, od spraw kultu, dzieci, sprawa na pewno nie ujdzie uwagi. Kto to był? Szef tej kongregacji rzymskiej. Wiek, w którym żyjecie, jest wiekiem decydującym o miejscu Boga w świecie. Dlatego dziś zalecałbym odważną walkę o zachowanie i pomnażanie tych wizerunków. Dlatego będę wam pokazywał, uklękamy, spowiadam się Bogu na święty. Przedtem mówiłem prywatnie, dziś cała maszyna naprzód. Bierzemy udział w nieprawdopodobnej bitwie. Stąd też nie bójcie się żegnania. Będziecie wzywani, zanim was będą wzywały urzędy państwowe, będą was najpierw wzywali proboszczowie wasi, biskupi na rozmowę, wyjaśnianie. Bo w czasie tych rekolekcji poproszę was do Komunii Świętej na kolanach, nie idźcie na końcu. Tam, gdzie was miejsce w kościele, wchodzicie w ich kolejkę. Nie słuchać tych słów. Bo jest to metoda komunistyczna, że najpierw zgodzili się na katechezę po wojnie. Kiedy? Niech starsi powiedzą. Jaki? Tu mamy nauczycielkę. Kiedy zalecali komuniści, żeby katecheza? Dziś to samo się robi. Po lekcjach. Na samym końcu. Wtedy się nikomu nie przeszkadza. Wtedy wszystkie siły urzędowe, łącznie z dyrekcją, nas zachęcają dzieci, uciekajcie. A później są wykazy, że na tych katechezach nie było nikogo. Kolejny dekret jaki jest? Usunięcie katechezy ze szkoły. Mechanizmy są bardzo dzieci proste. Kult Boga i wyrażane akty miłości w niczym nie przeszkadzają w spójności liturgii, w jedności liturgii, jak te hasła rzucają, i nie zakłócają dzieci żadnego pokoju czy jakiegoś rytmu. Stąd Jan od Krzyża mówi, nie walczymy już bowiem z szatanem w indywidualnej walce, ale z bestią w jej wymiarze światowym, która pragnie pożreć wszystko, co dotyczy Boga, przypomina o Bogu i oddaje chwałę. Dziś to robi tak zwana nowa lewica, to się nazywa. Niszczą wszystko, zmieniają wszystko. Na czym polega dramat ludzi Kościoła? Świadomość świecki w tej materii na 100% to jest 3%. Duchowni może mają 9%. Dowódcy nie mają zielonego pojęcia, co jest na froncie. Stąd też będą nam mówili, że Polska jest wolna, że nie ma żadnych zagrożeń Kościołowi. Mamy konstytucję, mamy prawo. Więc przypominam, w jakiej jesteśmy rzeczywistościami. W rzeczywistości nie walczymy już bowiem z szatanem w indywidualnej walce, ale z bestią
w jej światowym wymiarze. To są już wszystkie mechanizmy, programy, dzieła. Dzieci, wy w to wchodzicie i to połykacie, nawet nie wiecie kiedy. To już jest tak, jak to jest więcej niż fala tsunami. To jest takie uderzenie. Dlatego zostało nam tylko jeszcze jedno. Trzymanie się łaski Boga przez dar Mszy Świętej. Dlatego pierwsze mówię o tym. A dopiero o kapłaństwie nie na drugi rok. O tajemnicy. Bo dziś się w Boga uwierzy i kapłan będzie czcił sanctissimum, to on swoje kulawe życie bliżej poskłada. I będzie święty, rozumiecie? Zacznijmy składać kapłaństwo. Będą mieli 1000 pytań, żeby opóźnić dzieło. Zaczynamy składać mszę świętą. Powtarzam to zdanie jeszcze raz. Nie walczymy już bowiem z szatanem w indywidualnej walce, ale z bestią i światowym wymiarze, która pragnie pożreć wszystko, co dotyczy Boga, przypomina Boga i oddaje chwałę Bogu. Stąd też przypominam, bo to jest z cyklu Jan od Krzyża mówi, czczenie świętych obrazów i figur. Póki jeszcze wam wolno, budujcie czym prędzej figurki Matki Bożej i świętej w waszych grobach. Wieszajcie w swoich zakładach pracy obrazy święte, wieszajcie krzyże, bo za chwilę nasz rząd przygotuje ustawę, taka jaka jest w Paryżu, że publicznie nie można nosić krzyżyka, w sklepie nie będzie mogła być krzyża, bo uczulam, bo moi drodzy, jesteśmy przyczyną cierpienia innych ludzi. O uczucia religijne tam nam mówią. Dlatego wielkim pragnieniem Boga jest, a jest to wyrażane w orędziu przez Pana Jezusa, w orędziu zatytułowanym Leniwi w wierze, aby moi synowie kapłani poszukiwali prawdy. Ja jestem prawdą, mówi Bóg, Pan Jezus. Nie godzi się wam wybranym powtarzać za motłochem ukrzyżuj go. Chcemy, abyś go ukrzyżował. Nie godzi się wam wypowiadać słów, za które nie jesteście gotowi zaświadczyć własnym życiem. Wasze życie jest świadectwem prawdy. Winno być takim, dlatego słowa, które wypowiadacie, niosą was ku wyżynom nieba lub zaciążą nad waszymi duszami w wiecznym potępieniu. I tu Pan mówi mocne słowa. Ważcie słowa, bo nie znacie dnia ani godziny. Słowo kapłana jest 1000-kroć większe od słowa innej duszy. Jego moc sprawcza jest 1000-kroć większa. Dlatego to, co nam pozostało, pozostało słowo, które Bóg kieruje, a mnie przychodzi wraz z wami przekazywać je z tego tu miejsca, aby docierało do tysięcy ludzi. A o co Cię, Panie, proszę, aby ono dotarło do kapłanów. Dalej mówi Pan Jezus do kapłanów, ważcie słowa, bo nie znacie ich drogi, jaką każda z nich pójdzie, aby zbawić lub zwieść duszę. Wiecie, jaka to jest odpowiedzialność za słowo? Skoro kapłan ma 1000-kroć silniejszą moc słowa niż ty, czyli każdy kapłan może być narzędziem czego? Zbawienia lub potępienia ludzi. Niech wasze słowa będą utwierdzone w prawdzie, abyście nie byli zbawieni lub potępieni bezwiednie. Żyjecie bowiem, jakbyście nie widzieli, nie słyszeli, nie rozumieli, nie pojmowali jak zwierzęta, którym nie dano rozumu. Dramatyczne słowa o stanie dzisiejszej duchowości
i duszy kapłana i jego wiedzy. Powtarzam to zdanie Pana Jezusa. Żyjecie bowiem, kapłani, jakbyście nie widzieli, nie słyszeli, nie rozumieli, nie pojmowali, jak zwierzęta, którym nie dano rozumu. Każdy człowiek jest samoodpowiedzialny za swoje zbawienie i winien postępować zgodnie ze swoim sumieniem, jeżeli takie posiada. Nie liczcie na inne źródła zbawienia, rzeczy, ludzi, przełożonych, bo tylko ja, jeden, Jezus Chrystus, mogę was zbawić. Trwajcie więc w swojej posłudze kapłańskiej, nie przedkładając jednak niczego i nikogo ponad swojego Boga. Gdy wasi bracia wiążą sobie u szyi kamienie młyńskie, aby skakać do wody i potonąć, czy czynicie, nie czyńcie podobnie, bowiem im potępienie nie wyjedna wam zbawienia. Módlcie się do Ducha Świętego, aby objawił wam prawdę i oddajcie się w niewolę swojej Matce. Te nasze rekolekcje, drodzy świeccy, niech każdy z was przez te 4 dni ofiaruje za swojego kapłana, którego nosi w żertwie ofiarnej, czy go ma w margaretce. Stąd też Pan Jezus mówi do nas, a w szczególności do kapłanów, bardzo konkretne i mocne słowa. Powołanie nie jest przepustką do nieba. Wytworzyła się nam świadomość, że jeśli jest się księdzem, siostrą zakonną, że się pójdzie do nieba, dzieci. Nie pójdzie się. Dlatego dopóki żyję, nie jestem pewny swojego losu. A jak nie wypełnię woli Bożej, dzieci, dramat nad dramatem, dramaty mnie czeka. Powołanie nie jest przepustką do nieba, ale łaską, która źle wykorzystana staje się przepustką do piekła. Takiej wojny sakramentami, sakramentaliami, ze świętymi, ze zmarłymi, z obrazami nigdy taka wojna nie była nigdy prowadzona w Kościele Świętym rękoma ludzi kapłanów. Przekręcono nas, powiedziano nam, że jeśli masz powołanie, to masz we wszystkim rację. Dzieci, nie masz, bracie kapłanie, racji. Powtarzam ci to zdanie. Powołanie jednak nie jest przepustką do nieba, ale łaską, która źle wykorzystana staje się przepustką do piekła. Aby to zrozumieć, trzeba zrozumieć naturę powołania. Powołanie kapłańskie nie jest poświęceniem, ale łaską, ogromnym darem Bożym, z którego trzeba zadać rachunek. Byliśmy, jaka jest słowo kapłana silne. Byliśmy, moi drodzy, na Wielki Piątek w Kalwarii. Co roku rozdawaliśmy 10 tysięcy obrazków. W tym roku wystarczy, że jeden z nich u Piłata wypowiedział słowa negatywne o nas, by nie brać obrazków. Rozdaliśmy 1000. 500 może. Dzieci jakby uciął ręką. Wy nie wiecie, co to jest potęga słowa kapłana. A uwzględniając lud południa, że on jest posłuszny swemu Kościołowi, więc wszystkich ich można wyprowadzić do piekła. Przez źle rozumiane powołanie, źle rozumianą łaskę i źle używane słowa. Łaska powołania to cały ogrom pojedynczych łask, które umożliwiają, a mówiąc dokładniej, ułatwiają duszy życie według Bożej woli.
pełnym zawierzeniu w oderwaniu od świata i jego spraw. Można powiedzieć, że duszy, którą powołałem, mówi Pan Jezus, daje wszystko jako jej oblubieniec. Teraz pomyślcie, ten potężny kapitał może kapłan wykorzystać przeciwko Bogu i unieszczęśliwić tysiące ludzi. Ile milionów uśmiercił Luter poprzez swoją naukę życiem potępiającym, piekłem. A oni dziś chcą dialogować, że tyle było dobrego w nim i tyle nowości i ciekawości wniósł w Kościół. Dzieci, coś nieprawdopodobnego, jaki przekręt myślowy. Mówiąc o duszy kapłańskiej, o jej obdarowaniu, Pan mówi, ta dusza o nic już nigdy nie musi się troszczyć. Jeżeli się troszczy, czyni to przez brak ufności i tym samym już odwraca się od łask, jakich stała się spadkobiercą. Czyli, drodzy kapłani, poszliście po pieniądze do Unii na remont waszych kościołów. Co to znaczy? Że okazaliście brak wiary w Boga, brak wiary w swoich wiernych i tym samym odwróciliście się od łask. Zamiast nabożeństw, mszy świętej, liturgii, musicie teraz w kościele organizować koncerty, wystrawy, bo tego żąda bestia, która zaprogramowała potężny program nad Kościołem, nie szczędząc pieniędzy, aby was wynieść na piedestał, że jesteście dobrymi gospodarzami, ale nie szafarzami łask. I to jest ogromny dramat nas wszystkich, naszego Kościoła, o czym tak niewielu z was, moi drodzy, wie. Dlatego Bóg mówi bardzo konkretnie, obdarzam kapłanów i osoby zakonne wszystkimi łaskami, czego potrzebują na mojej drodze. Bóg mówi na koniec, mogę powiedzieć, że obdarzam je takim ogromem łask, że trzeba być naprawdę złej woli, aby nie podołać tej drodze, ponieważ dostarczam tej duszy naprawdę wszystko, aby stała się święta. I tylko takie zdanie, żeby to dokręcić, rzucam, aby pójść za powołaniem, należy wierzyć, że ono jest łaską. Jednak sama wiara w powołanie nie wystarczy, jeśli się go nie ma. Chodzi mi o wiarę, którą górą przenosisz. Nie dostajesz łaski powołania, nie zrealizujesz się nigdy jako kapłan. Bo po ludzku wszystkie cykle przejdziesz formacyjne, ubierzesz sutannę, ale ty nie masz powołania, więc ty nie będziesz narzędziem Boga. Dlatego też Pan Jezus mówi, powołanie jest ogromnym darem, ale sprawiedliwość Boża żąda za niego zapłatę. Jeśli ten dar jest zmarnowany wielokrotnie bardziej niż inne dary. Dlatego zostało nam jeszcze w bitwie tylko słowo. Stąd zrozumiecie mnie, dlaczego was zachęcam. Nie nacisk na działanie. Nie to, co teraz robimy. No to nie są cudownie dzieci. Tylko chcą was wciągnąć w różne manewry. Jeśli nie wejdziemy w głębi Boga, wyjałowimy się. Ruch padnie. Rozlecimy się samoczynnie. Będziecie tak odchodzić, jak odchodzą kapłani z kapłaństwa. Porzucać parafię, porzucać na żółw. Bo zrobią was działaczy. Dlatego droga, na którą nas Pan prowadzi, jest całkowicie inną drogą, dzieci. To, co w formie znaku robimy zewnętrznego działania, już jest przesyt. Wystarczająco, dzieci. Wystarczająco. Teraz skupmy się na tym, co chce Bóg w nas realizować. Jeśli nas nie przemieni,
jeśli nie przebije naszego serca, jeśli w nas się nie dokona nowe narodzenie, nie nawrócimy kapłanów. Naszym pierwszym celem jest, dzieci, dziś wam zdradzam ten sekret, nawrócenie kapłanów. Nie intronizacja, nawrócenie czym prędzej kapłanów. Intronizacja idzie paralelnie, równocześnie z tym. Choćbyśmy mieli stuprocentową łaskę, rację, ale będąc sami bez kapłanów, nie nawrócimy Polski i nie nawrócimy świata. Państwo rozumiecie ten mechanizm? Dlatego nam zostało tylko słowo. W 5. tomie naszej, moi drodzy orędzi, jest przepiękny rozdział o słowie. I kończąc to dzisiejsze kazanie, zanurzam was w tym jeszcze tu rozważaniu, abyście zrozumieli, dlaczego was wezwałem tylu na to spotkanie. Bo stanąłem, nie mam żadnego zgłoszenia. 4 dni mogę się wyczyć. Wedle natury zasłużony odpoczynek, bo 3 tury rekolekcje, ci są jeszcze tu państwo z 3. turnusu ze mną, wiecie ile pracy, jak jesteśmy w kółko cały czas na 100% zajęci. Jeszcze z rozmachem zorganizowana uroczystość Boga Ojca, która pochłonęła prawie 20 dni z życia, pobożności, pracy, to jakby człowiek się zaczął skupiać nad sobą wczoraj wieczór, to ja myślałem, że nogi powylatują człowieka. Nie, Natanek, błagaj o łaskę, bo jutro musisz być mocny, bo szkoda czasu. Widząc, jaka jest odpowiedzialność na mnie i na tobie przed Bogiem, zwołałem was, abyśmy ruszyli serca kapłanów. Ja dam słowo, razem damy modlitwę. Więcej, jako wierzący Kościoła, nie jesteśmy w stanie nic zrobić już dla Kościoła. Będziecie przed Bogiem czyści. Panie, poszedłem do najcięższej bitwy o Eucharystię i o kapłana. I tu was jest takie orędzie, Pan wyjaśnia rozumienie i objaśnienie Słowa Bożego. Chcę was teraz tak wyciszyć, żebyście nie lękali, że nie czekajcie na efekty słów za miesiąc, za tydzień będą. Nie. Mechanizm Boga jest troszkę inny i co do słów naszych orędzi, na podstawie których wygłaszam wam kazanie, Pan Bóg ma konkretne swoje plany. Posłuchajcie, jakie one są. Córko, te słowa wypowiedziane teraz, wypowiadam teraz. Ale więcej korzyści, ogólnie mówiąc, z ich znaczenia na drodze kształtowania duszy będzie z nich płynąć w przyszłym czasie. Ci, którzy nabywają nasze materiały, to dzieci góra 3000. Ci, co rytmicznie biorą orędzia na czas ostateczny, 1000. Około 1000. Teraz, ilu z tych 1000 może Panie masz już dać? 500 ludzi? Patrząc Pani z jakiej strategicznie, no to jest kropla w morzu. No ale jak Gedeon wziął na wyprawę 10 tysięcy ludzi, co powiedział Pan? Za dużo. Więc przyszły sita przy piciu wody w potoku, kto pójdzie? Ile ich Bóg wziął? Gedeon? 300. 300 i dzieci wziął. Czy tych 300 brało udział w bitwie? Nie. Czy użyło miecza? Nie. Nie. Wykonało rozkaz Boga. Na czym on polegał? Weźcie naczynie gliniane do ręki. Podziel oddział na 3 oddziały. Z 3 stron otoczcie obóz wroga. Weźcie do naczynia pochodnie, żeby nie było widać. Przy 3 straży, czy kiedy najlepiej się śpi, po 12. Otoczcie obóz, rozbijcie naczynie i stójcie w miejscu i bijcie tylko i wrzeszcie za Gedeona, za Boga, czy tak nie ma, czy za Boga Gedeona. Co się okazało?
wszyscy się wyżnęli. Strategia Boga jest nasza inna. Odeszli do domu, bo przypisaliby sobie zwycięstwo. Bo nas było 10 tysięcy, Panie, a nas zobaczono z takimi klatami, z taką piersią. Panie, samo moje wejście na bitwę już jest zwycięstwo. Państwo rozumieją ten klucz? Bóg dzieło prowadzi, od nas żąda. To wam pokazałem gdzieś przed 5-6 dniami, że Bóg nas już zaprasza na ostateczny proces. Z brylantu chce zrobić diament. Na razie my są kupa kamienia. Będzie z nich płynąć dopiero korzyść w przyszłym czasie, mimo że ludzkości teraz. Ludzkość nie jest gotowa, aby przyjąć je. Jednak nie jest to powód, dla którego miałbym je nie dawać. Te orędzia i słowa. Dlatego dzisiejszego orędzia, żeby was już do tego wrócę, żebyście nie zamywali się, dzieci Pan Jezus dzisiaj przed pięknie umacnia na duszy. Córki i synowie mojej miłości. To mówi do tej garstki, powiedzmy 3000 ludzi, czy 500, którzy czytają. Zrodziłem was na krzyżu. Na krzyżu poczęła was moja matka. Na tym samym krzyżu wy zrodzicie łaski potrzebne do zbawienia duszom wybranym przez Boga na całym świecie. A pierwszą wybraną duszą Boga kto jest? Kapłan. I nowy tekst czytacie, dam znak zapytania, znaczy wykrzyknik, aby mam go przeczytać. A jak się to dokona was? Powie wam. Cała łaska, jaką wykradniecie w niebie, pokornie znosząc wszelkie zesłane wam cierpienia, wytryśnie dopiero wówczas, kiedy wasza ofiara zostanie doszczętnie spalona i przyjęta przez niebo. Co to znaczy doszczętnie spalona? Kiedy w tobie będzie zero ciebie. Zero twojego ja. Zero twoich zasług, dzieci. Patrząc na mnie, to jeszcze przede mną ogromnie długa droga. Czyli nazywam to zjawisko wyzerowanie siebie. A kiedy to osiągniemy, Bóg dał słowa. Przed nami jeszcze wiele, wiele, wiele dusz do uratowania. Ludzkość nie jest gotowa, aby przyjąć te słowa. Jednak nie jest to powód, dla którego miałbym ich nie dawać. Jestem niezmienny. Nie mogę zmienić się i ująć sobie mądrości, abym był lepiej przyjmowany w obecnym stanie świata. Czyli by Pan Jezus musiał do nas mówić językiem przedszkolaka albo czegokolwiek, ale jest niezmienny, więc pewne słowa podaje, mówcie co chcecie, mogą mówić dzieci, ale i tak łaskę rozumienia Bóg tej garstce da. Będzie prowadził różnie, tak jak Gedeona, runo Gedeona, raz mokre, raz suche, raz rosa tam, a tu nie ma, a później rosa w stodole, a na zewnątrz nie ma. Bóg to wszystko zrobi. On uwzględnia taki mankament naszej natury na płaszczyźnie duszy i wiary. Chore umysły i dusze potrzebują tego samego lekarstwa niezależnie od stopnia choroby. Ja nim jestem. Zawsze w pełni swojej boskości. Dlatego choćby kto się mnie pytał, ile masz słuchaczy, nie powiem. To trzeba rozgraniczyć tych, którzy słuchają, sympatyzują, tych, którzy się trawią. Skąd ja wiem, ile osób dzisiaj słucha w Indonezji, czy w Chinach, czy w USA? To jest tajemnica działania Boga w
on tą łaskę rzuca, ktoś natrafi na internet, znajdzie okienko, znajdzie problem i jest, i jest. I żebyście byli najspokojniejsi, zawsze patrzcie na odrobinę miłości Boga, choćbyś był w płaszczu i stu cię skrzyczało. Jeden cię pochwali. Przyjmij to za wielkie wyróżnienie. Nie potrzeba więcej. Bóg ma różne sposoby docierania do świata. Dlatego On to potrafi zrobić dzieci perfekcyjnie. Choćby na nas wszyscy uderzyli, nie wolno się wam załamywać. Pokazywałem wam tę scenę z Marii Waltorty. Mikołaj z Antiochii, jeden z prozelitów, Antiocha Syria, dal, chodził za Jezusem, ale kiedy chcieli go obwołać królem, uciekł, wycofał się. Bo ludzie pojedli, o nie, 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 ten jest pyszałek. Tak ustali go na Jezusa, że klaskania dzieci. Kiedy przyszedł? Przyszedł do Pana Jezusa, kiedy większość uczniów, 80% uczniów wygłosiła. Ponad 80%. Kiedy wygłosił kazanie synagodze u Jaira w Kafarnaum, ja jestem chlebem życia. Moi drodzy, świat ewangelizowały zakony, ale dzieła dokonywały jednostki. Szaleńcy, którzy na punkcie miłości Boga i swojej wiary mieli hopla. Wyszli na te pozycje, w których Bóg z nich obrobił, zrobił z nich już diament. Czyli gdziekolwiek się pojawiali, cokolwiek mówili, wszystko się nawracało. Rozumiecie? Dlatego świat co wtedy robił? Albo zamachy na nich, albo dawał pieniądze burmistrzom albo królowi, żeby tylko on na ten kraj nie wjeżdżał, żeby tu nie wjeżdżał, bo jak on już wjechał, to już jest po interesie. Czas obecny jest czasem próby. Wymaga wielkiego zawierzenia i moje wysiłki temu służą, aby człowiek, zawierzywszy mojej miłości, ujął moje serce, abym mu wszystko przebaczył. Czas ten jest czasem łaski, która przyjęta ratuje duszę. Odrzuca, pozostawia ją w najmniejszej lub większej ciemności. Jednak w jakiejś stopień trudności muszę pozostawić, ponieważ dusza musi dojść do mnie za sprawą mojej łaski, a nie własnego wysiłku. Kapujecie? Dlatego proszę was, w tej bitwie nie stękamy. Bo tak, jakbyśmy chcieli mieć wszystko bez trudów, bez gród, bez krzyży, to dzieci 100% każdy przypisze zasługi sobie. Dlatego Bóg jest bardzo konkretny i mówi do nas. Stąd też w pojmaniu mszy świętej będą trudności, będą zmagania. Dzieci, to musi być, bo inaczej to się w Kościele nie przyjmie. Przyjdzie czas, że do chwała będą wszyscy w Kościele klęczeli. Przyjdzie taki czas, bo ludzie zrozumieją, do kogo idą. Dziś nie rozumieją tajemnicy mszy świętej, bo idą dla siebie. Idą dla księdza. Idą posłuchać chóru. Wybierają Kościół świętej Anny, bo jest barokowy aromat, zapach, stiłki na ścianie, piękne obrazy. Ten lubi sztukę, jest zachwycony starymi ornatami u świętego Jakuba. Dziś ludzie idąc na mszę świętą, nie mają celowości Boga, więc się muszą zachowywać. Co daj Boże, w najlepszym przypadku jako ludzie, a przy bezrozumności jako zwierzęta. Bo Ojciec Pio, co nam powie? Że jeśli się zachowujemy pod krzyżem tak, 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 to dostajemy ile? Co osły. Głośniej? Tyle co osły. Pięknie, tyle co osły. Proste.
Dlatego to moje spotkanie z wami przez dar słów Ojca Pio o mszy świętej ma najpierw mnie, ciebie, później naszych słuchaczy przemieniać. I teraz jest dekanat. 15 księży. Niech tylko dwóch będzie przemienionych. Już mają partię. Wśród tych 15 jest kupa niezdecydowanych. Więc zawsze któregoś złapią. A jak zacznie się dziać to w takiej parafii, jednej, drugiej, i w końcu następna fermentuje, czemu tego nie ma u nas. Więc ten najmniejszy twardziel będzie się, moi drodzy, też musiał łamać. Bóg ma na to sposoby. My poddajemy się Jego łasce i Panie, idziemy za Twoim Słowem i prosimy Cię, abyś nas bezpiecznie, święcie prowadził po tym wszystkim, co chcesz przekazać kapłanom i ludzkości. Amen.